Cześć wszystkim, nazywam się Kamil, jestem deweloperem iOS, pracuję w Allegro. W ogóle ile na sali jest deweloperów? O, trochę jest. Kto? Okej. Tak. Tak, piszę apki na iPhony, tak w skrócie. No i na iPady, na iOS-a w sensie. A on mi psuje, dokładnie. I dzisiaj opowiem wam o tym, jak można się za darmo napić kakao. I tą prezentację robiliśmy rok temu z Krzyśkiem Kocelem. Część z was pewnie go kojarzy, bo tutaj były wzmianki o hackerspace. Nie wiem, czy Jarek jeszcze jest na sali, bo już go nie ma. Krzysiek jest androidowcem. Wyjechał niestety do Barcelony, teraz tam pracuje, teraz pewnie kąpie się w morzu, więc nie mógł tutaj dzisiaj być z nami, bo ja 3 godziny temu się dowiedziałem, że będę prezentował, ale Krzysiek pewnie tam ogląda, bo coś polajkował na Facebooku. I ta prezentacja, ona była przedstawiana dla innych deweloperów, więc taki disclaimer, że nie uczymy hakować, podnosimy świadomość jakby bezpieczeństwa. My też nigdy nie wyciągaliśmy żadnych korzyści materialnych, czyli nie piliśmy darmowego kakao w żadnych kawiarniach i zmieniliśmy trochę nazw, bo w ogóle skąd to się wzięło? To się wzięło z tego, że nasz kolega poprosił nas jako deweloperów mobilnych o audyt i mu taki mini audyt przeprowadziliśmy, chociaż nie jesteśmy specjalistami z security, wy pewnie zrobilibyście to o wiele lepiej, co niektórzy pewnie backend byście rozwalili. No ale pokażę wam, co zwykły deweloper jest w stanie zrobić. Opowiem o podsłuchiwaniu ruchu HTTPS z apek mobilnych, o SSL pinningu, o ustawianiu tego SSL pinningu, a także omijaniu tego zabezpieczenia, a potem pokażę, jak zdekompilować i zmodyfikować logikę w apce iOS-owej. Może zacznijmy od tej apki, której nazwę zmieniliśmy, nazywajmy ją CocoApp przykładowo. Apka miała służyć do tego, że instalujesz sobie taką apkę, wykupujesz w niej jakiś abonament, potem chodzisz po różnych kawiarniach w Warszawie i dostajesz jakieś tam napoje, możesz sobie wykupować po korzystnej cenie. I żeby to miała być nowa aplikacja, żeby zachęcić ludzi do instalowania tej aplikacji, autorzy postanowili, że zrobią coś takiego, że każda nowa instalacja takiej aplikacji na nowym urządzeniu będzie powodowało, że automatycznie dostajesz jeden darmowy napój, możesz z automatu po instalacji iść i napić się kakao. I z Krzyśkiem pomyśleliśmy, jak właściwie oni rozpoznają to, że to jest nowe urządzenie, co by się stało, gdyby każde kakao było tym pierwszym kakaem. I dalej opowiem wam, co udało nam się uzyskać. Tutaj, bo to znowu były slajdy dla deweloperów, tutaj pewnie wszyscy wiedzą, no jest łańcuch certyfikatów, tutaj przykładowo GitHuba. Tłumaczyłem, co to są certyfikaty liściowe i tak dalej, to już tutaj odpuszczę, bo na pewno każdy wie. Takie narzędzie Meetup Proxy, kto korzystał, kto zna? Okej, to powiem, ono służy do podsłuchiwania ruchu HTTP, HTTPS. To jest taki trochę uboższy Wireshark, ale jeżeli zależy tylko na tym ruchu, no to bardzo fajne możliwości daje. Umożliwia modyfikowanie ruchu, także pisanie skryptów. Bardzo fajnie, wygodnie się go używa jako deweloper. Tutaj jest tylko taki schemacik, który mówi tylko tyle, że Meetup Proxy przy każdym nawiązywanym połączeniu podstawia swój certyfikat i robi jakąś mediację z serwerem. No i co w momencie, kiedy taki ruch HTTPS spróbujemy w jakiś sposób podsłuchać, używając Meetup Proxy, no to większość przeglądarek komputerów wyświetli nam coś takiego, że pojawił się jakiś nowy rootowy certyfikat niezaufany. No i w tym momencie, znaczy to są dwie rzeczy, bo musimy zmusić klienta, żeby się komunikował, czyli telefon, żeby się komunikował przez nasze proxy. I dwa, musimy jakoś ominąć walidację tego certyfikatu, żeby zapalało się na zielono. I to można zrobić na wiele sposobów, pewnie jakieś takie mocno techniczne by się znalazły, ale można użyć socjotechniki, zaoferować na przykład jakąś darmową wersję jakiejś drogiej gry albo programu, którą można zainstalować po prostu klikając w coś takiego jak profil konfiguracyjny jest na urządzeniach
i tam można przemycić ustawienia proxy, certyfikat rootowy. W ostatnim iOSie trochę to się poprawiło, bo trzeba jeszcze tam explicite zaznaczyć, że teraz ktoś, kto ma ten certyfikat, będzie mógł cały ruch podsłuchiwać. No ale na starszych urządzeniach było to niezwykle proste. Jak już przekonamy użytkownika, to potem cała komunikacja po prostu leci przez tego Meetma. I teraz sobie tutaj nie przygotowałem stojaka, ale chyba jest prosty w obsłudze. Okay. Ok, thank you. Wszystko, tak jak mówiłem, nazwy zostały zmienione, więc w szczególności w ogóle taka testowa apka została przygotowana, żeby to pokazać. Po prawej stronie widzicie symulator iOS-a i tutaj widać tą przykładową aplikację CocoApp, a po lewej stronie, no ponieważ symulator iOS-a nie ma klienta pocztowego, no to tutaj taki w konsoli sklecony na szybko klient pocztowy, żeby symulować, jak to wygląda w rzeczywistości cała komunikacja. I zacznijmy może od odpalenia tej aplikacji. Aplikacja na samym początku oferuje nam rejestrację, więc wpisujemy nasz e-mail. Rejestrujemy się i widzimy, że prosi nas o sprawdzenie skrzynki pocztowej, więc na urządzeniu byśmy weszli w klienta pocztowego, zobaczylibyśmy maila, w którym jest pod jakimś ładnym obrazkiem pewnie ukryty deep link do logowania, czyli sprawdzają, że ten mail tak jakby jest prawdziwy. Kliknęlibyśmy w ten obrazek, wrócilibyśmy znowu do aplikacji, tam jest taka customowa schema i zostalibyśmy zalogowani, a tutaj ponieważ mamy taki UX, to trzeba będzie tutaj zaznaczyć i to wkleić do Safari. W rzeczywistości to jest tam kilka klików, więc bardzo łatwe dla użytkownika do obsługi. Jesteśmy zalogowani na nowo utworzonego użytkownika. Widzimy tutaj, że jest jedno kakao na naszym koncie. Wypiliśmy to kakao, chcielibyśmy wypić kolejne, więc spróbujmy się tutaj wylogować. Wpiszmy inny adres mailowy, na Gmailu jest to o tyle proste, że po plusie dopisujemy cokolwiek i otrzymujemy na tą samą skrzynkę pocztową deep linka do logowania na to drugie konto. Otwiera nam aplikację, niestety tym razem nie dostaliśmy żadnych napojów. No jakoś zidentyfikowali, że to jest to samo urządzenie. No chcielibyśmy się dowiedzieć, jak to się stało. Odpalimy teraz Meetm Proxy, więc muszę ubić tą aplikację, bo ona trzyma jakąś tam pulę połączeń. Meetm Proxy, znaczy są inne programy typu Charles, na przykład graficzne, większość osób je preferuje, a to jest coś w stylu do radary. Konsolowe, wszystko się robi z klawiatury, są jakieś tam skróty klawiszowe. Jest ich sporo, starczy wcisnąć znak zapytania na dowolnym ekranie i widzimy całego helpa, więc nie jest to takie trudne, jak już ktoś się przyzwyczai. Już wcześniej wszystko skonfigurowałem. Więc spróbujemy się rejestrować i powinniśmy tutaj podejrzeć ruch. Ok, widzimy, że poszedł jeden post do jakiegoś tam endpointu register. Możemy sobie podejrzeć, co tam właściwie było wysłane. Tutaj po prostu JSON z e-mailem poleciał i nic więcej w odpowiedzi. Zobaczmy zatem, co się dzieje przy logowaniu. Wróćmy do tego pseudoagenta pocztowego, skopiujmy tego deep linka. Wklejamy go tutaj znowu do Safari. I od razu podejrzymy, co tam lata pod spodem. Tutaj poleciały już dwa requesty, zajrzyjmy do pierwszego, co tam się dzieje. No tutaj widzimy, że jest znowu e-mail, jest login, password, który mogliście widzieć lub nie, on był fragmentem tego deep linka, który przyszedł w mailu, taki jeden do jednego.
i leci tutaj jakiś UID, który już się pewnie wszyscy mogą domyśleć. To jest właśnie coś, po czym jest identyfikowane nasze urządzenie. Więc dużo tutaj się nie naszukaliśmy. Tutaj mamy jakiś token. Jest to access token, którego używamy później do, no, do odpytywania o liczbę na przykład tych napojów, które mamy w danej chwili na koncie. Co teraz możemy zrobić? Jedną z możliwości ataku, moglibyśmy przechwycić ruch, zmodyfikować to, co tam lata, czyli na przykład zmodyfikować identyfikator naszego urządzenia. Jest to bardzo proste. Zakłada się takiego intercepta, coś jak breakpoint w kodzie i wtedy wszystkie requesty, które pasują do tego intercepta, zostaną tam zatrzymane, będziemy mogli je zmodyfikować. Więc rejestrujemy się po raz kolejny. Wklejmy tego deep linka i w momencie, kiedy poleci request z identyfikatorem urządzenia, spróbujemy na niego wpłynąć. Przechwyciliśmy request, teraz tam zaglądamy do środka i wciskając na początku E, a potem R, ale to wszystko jest w helpie oczywiście, otwiera nam się Vim i tutaj zmodyfikujmy ostatni znaczek w tym UID-zie, już to będzie inny UID. Zobaczymy, co na to serwer. I wciskając raz A, żeby przepuścić request do serwera, drugi raz A, żeby request przepuścić z powrotem, żeby już response przepuścić do klienta. Widzimy, że lądujemy na nowo utworzonym koncie, mamy jeden napój. Tutaj tylko możemy podejrzeć, no przyszła jedynka w JSON-ie. Więc to jest jakaś jedna możliwość zaatakowania tej apki, taka dość prosta, no i trwa chwilę, ale niewygodnie by było iść z jakimś, nie wiem, routerem w plecaku do jakiejś kawiarni i próbować coś tam, nawet skrypt pisząc w tym Meetmie, no to by było nieporęczne, więc można to zrobić jeszcze prościej, mając tylko telefon, ale to zaraz o tym opowiem. Na początku jeszcze, jak się przed tym zabezpieczyć. Mówiłem pinning. Pewnie wszyscy wiedzą, co to jest SSL pinning. Tak? Tak? SSL pinning to jest taka customowa walidacja, dodatkowa customowa walidacja certyfikatu. Domyślnie system sprawdza, że certyfikat rootowy jest gdzieś tam na liście zaufanych certyfikatów. Jeżeli dorzucimy jakiś dodatkowy, no to system powie, ok, masz go na liście, akceptuję. W iOSie jest taki mechanizm delegatów. Implementujemy jedną z takich dwóch metod. W niej dostajemy challenge, czyli wszystkie informacje o połączeniu, jaki to jest certyfikat, cały chain i completion handler, czyli możemy tam odpowiedzieć, że jest ok, jest źle, albo tam jeszcze chyba, że anuluj to połączenie. W takiej najprostszej, w takiej ślamerskiej postaci to jest po prostu wyciągnięcie liściowego certyfikatu, policzenie hasza i porównanie tego hasza z tym, co mamy w aplikacji. Jeżeli hasz się zgadza, znaczy, że to jest certyfikat, którego się spodziewamy, odpowiadamy OK, w przeciwnym wypadku anulujemy. I tutaj to było dla iOS-owców, że wszystkie tam takie frameworki na GitHubie udostępniają jakby mechanizmy, żeby założyć to w jakiś prosty sposób. Jest nawet coś takiego jak TrustKit, to się podpina do aplikacji, nie trzeba tam nic kodować, tylko się XML-a wyklikuje i to jest, no jest mega proste, ale im prościej komuś było założyć SSL pinning, tym prościej będzie komuś go później obejść i ten TrustKit jest już banalny w obejściu, no, podobnie jak logika, którą tam pokazałem, bo na sklepie Cydia, czyli jak macie jailbreaka na iPhone'ie, jest mnóstwo takich patchy do jądra, że ściągacie sobie coś takiego, SSL pinning już się nie odpala. Bardziej jakieś zaawansowane, takie wykrywające te obejścia, bo wiadomo, można z tym walczyć, ktoś może walczyć z naszą walką i to się nigdy nie kończy. Moglibyśmy użyć jakiegoś debugera albo spróbować apkę dekompilować. I teraz właśnie opowiem o dekompilacji trochę i pokażę wam, jak zmodyfikować tą aplikację do kakao, żeby za każdym razem, kiedy zachodzicie po to kakao, żeby ono było darmowe. Na początku potrzebujemy urządzenie z jailbreakiem. Prawie zawsze, jeżeli chcemy coś dekompilować, iOS ma sporo zabezpieczeń, które oczywiście można obejść,
Między innymi apki są domyślnie zaszyfrowane. Musimy mieć iPhone'a, żeby je odszyfrować, jailbreakowanego. Wchodzimy na Wikipedię, znajdujemy po prostu jailbreaka pod wersję urządzenia, którą mamy. Do 11 jeszcze chyba nie ma, przynajmniej publicznie. Nie ma. Ale wystarczy jakieś stare, bo większość apek działa 10.2 na przykład, czyli w miarę nowa. Z CD instalujemy kilka narzędzi, wszystko jest zautomatyzowane. Klacz służy do odszyfrowania, zdampowania takiej aplikacji ściągniętej z App Store'a. AppSync Unified to jest taki patch na jądro, który wyłącza weryfikację podpisów na aplikacjach. IPA Installer, jakiś tam toolik taki konsolowy do zainstalowania tej aplikacji z powrotem, tej zmodyfikowanej. I na początku logujemy się przez SSH na iPhone'a z jailbreakiem, używamy klacza, aby zdampować taką aplikację CocoaApp. Potem na przykład SCP-em ściągamy ją na kompa, odzipowujemy i teraz siadamy do dekompilacji. Ja używam czegoś takiego jak Hopper. Ile osób słyszało o tym narzędziu? To jest taka dużo mniejsza IDA. Jeszcze nie umiem tego porównać z radarem, bo niedużo z radara korzystałem, ale może zaraz sami ocenicie, jakie są możliwości tego narzędzia. Teraz wczytam binarkę tutaj. Tą, którą przed chwilą wam pokazywałem, odzipowałem. Czytujemy architekturę 64-bitową, taka się ściągnęła na to urządzenie. I teraz od czego byśmy zaczęli atak? Jak widzicie, po lewej są takie labelki. Aplikacja jest napisana w Objective-C, takim archaicznym języku, który ja porównuję trochę do JavaScriptu, bo tam wszystko się tak dość dynamicznie wykonuje i te symbole wszystkie są, więc możemy czytać z kodu jak z otwartej księgi, jak nic nie jest zaofuskowane. Widzieliśmy już, jak wyglądają requesty do API, więc pewnie deweloper utworzył sobie jakieś takie obiekty modelowe w kodzie, coś co na przykład UUID albo inne rzeczy, które widzieliśmy w requestie. Więc poszukajmy sobie jakiś setter do tego UUID-ka i tutaj znajduję po boku obiekt sesji, który ma coś takiego jak UUID. Tutaj widzimy assemblera, ale Hopper ma też dekompilator, czyli zobaczymy taki C-podobny kod trochę później. Też się go podejrzeć. I może zobaczmy, co wywołuje tego setera, co ustawia UID-a. Zobaczymy, skąd ten UID właściwie się bierze, jak jest generowany. Tutaj oczywiście też są skróty klawiszowe, tak dla prezentacji, tylko pokazuję, że to jest dużo opcji, że można sobie klikać, jak ktoś byłby przestraszony, ale to raczej nie takie środowisko, żeby ktoś się bał skrótów klawiszowych. Tutaj akurat nie znaleźliśmy nic, to są jakieś śmieci metadane i to były miejsca, które wyłają bezpośrednio to miejsce w pamięci, no ale język jest mega dynamiczny, więc nie ma bezpośrednich wywołań i szukamy wszystkich referencji. I proszę, znaleźliśmy klasę jakąś tam model, login with email, password completion, nic nie jest zaofuskowane, więc przeskakujemy sobie w to miejsce, wiemy co tutaj będzie się mniej więcej działo. I żeby nie przeglądać assemblera, to możemy sobie ten pseudokod wygenerować. Tutaj jest trochę śmieci, a nas interesują tak naprawdę wywołania metod. Nic nie jest zaopuskowane, więc szukamy tylko takich wyrazów, na których nam oko jakoś tam się zawiesi, więc widzimy jakieś alloc, init, widzimy set login password, CS set UID, on jest wywoływany z R24 widzimy dwie linijki wyżej. Jest brane z wywołania jakiejś metody device unique identifier. Więc to jest to, czego szukamy. Możemy sobie teraz skopiować to i wyszukać tutaj na liście selektorów. Odnajdziemy implementację tej metody. I tutaj tak patrząc tylko po łebkach, co się dzieje, widzimy sam keychain. To jest jakaś biblioteka do obsługi keychaina, czyli takiego bezpiecznego storage'u na iOS-ie. Coś piszesz do keychaina, niby potem nie możesz tego schakować, no ale wszystko da się schakować. I to trochę ułatwia sprawę, bo jak szukamy jakichś bezpiecznych rzeczy, no to zaglądamy do keychaina, bo tam pewnie będą, więc
Niżej widzimy wywołanie metody password for service, więc z keychaina próbujemy wyciągać jakieś hasło. Porównujemy je z zerem, czyli sprawdzamy, że jeżeli nie ma tego hasła tam w keychainie, no to niżej widzimy, generuje się uid string i do keychaina jest zapisywany. Czyli sprawdzamy, że w keychainie coś było, jeżeli tego nie ma, to generujemy, a za kolejnymi razami już po prostu zwracamy to, co tam było. Więc generujemy raz identyfikator urządzenia, za każdym razem będzie taki sam. Co może zrobić taki deweloper, który nie jest specjalistą security, który chciałby sobie coś tutaj pohakować, nie zna nawet assemblera? No niestety musi się przełączyć do tego assemblera, ale tak jak radar, tutaj są takie strzałki po bokach porysowane, więc widać, gdzie są te instrukcje skoku. Ustawiamy się na takiej instrukcji skoku i możemy ją zamazać tutaj nopami. Czyli nie rób nic, po prostu omiń tą instrukcję. Jak podejrzymy sobie jeszcze pseudokod, to zobaczymy, że nie ma już żadnego ifa. Aplikacja za każdym razem będzie generowała nowy identyfikator. Okej, okay. Teraz atakujący wypluwa binarkę. Możemy napisać tą poprzednią binarkę. I później robimy wszystko na odwrót, czyli zipujemy z powrotem IP, wysyłamy ją SCP-em na urządzenie, używamy IPa instalera, aby zainstalować ją na telefonie i potem już tylko idziemy po darmowe kakao. Jest wiele innych ataków. Ja pokazałem tylko takie przykładowe. Chodziło o to, żeby pokazać ludziom, jak łatwo można to, co oni napisali, schakować, zmodyfikować. No ale wiadomo, można na przykład podmienić serwer, zreplikować jego zachowanie. To pewnie by było drogie. Można by było w szczególności napisać samemu taką prostą aplikację, używając fragmentów screenshotów, iść do tej kawiarni i pokazać aplikację, która nie jest tą aplikacją. Ale no, socjotechnika, ktoś by pomyślał, ok, ma tam 100 napojów, no to tam dostaje kolejne. Można by też pewnie, patrząc na jakość kodu w aplikacji mobilnej, pewnie nie dość trudno by było znaleźć coś na serwerze, więc no, jest dużo tutaj płaszczyzn ataku. Czyli mógłbyś jeszcze raz powiedzieć, że generuje nowy UID dla... Aha, to jest pytanie tutaj, czy można zainstalować coś z CD, tak żeby spaczować mechanizm generowania UID? Można, tylko to nie jest takie coś do security, powiedzmy, tylko to jest wygeneruj mi fragment losowych bajtów. To pewnie inne miejsca aplikacji też by tego używały. Nie wiem, jakby to wpłynęło, ale pewnie można by coś takiego zrobić. Jasne. No i tutaj takie nasze rady wtedy, żeby podnieść tą świadomość security, to było coś takiego, no oczywiście, żeby wnosić wrażliwe rzeczy na backend, no bo to, co trafia do klienta, to można czytać z tego, jak z otwartej księgi. To nie jest w żaden sposób ukryte. Nawet jak to zaopuskujemy, to wszystko to można przeczytać, zanalizować, zmodyfikować. Przed takimi domorosłymi hakerami, że sobie tam ruch podsłuchują, no to chroń swoje API, czyli używaj tego SSL pinningu, jakichś customowych algorytmów możesz używać. Ofuskuj apkę, no bo tam wszystko jest jak na dłoni, można to przeczytać. Ewentualnie używaj innego języka, takiego jak Swift, tam wszystkie symbole są wyorywane, tylko jakieś publiczne symbole w bibliotekach, też można je ofuskować, ale w Swiftie już jest trudniej coś tam odczytać. To jest taki truizm, który każdy już słyszał. No wiadomo, każde zabezpieczenie da się obejść, więc trzeba dobierać poziom tego zabezpieczenia. I dla takich ludzi, którzy piszą takie apki jak CocoApp, nie ufaj klientowi, to co już mówiłem, wszystko co jest na kliencie, no to jest plaintext, powiedzmy, jak ktoś się postara. Nie używać e-maili do weryfikacji tych generowanych UID-ków. No można użyć jakiegoś Facebooka chociażby,
już trudniej jest założyć kilka kont facebookowych. I tutaj, jak ktoś się interesuje iOS-em, to jest taka książka napisana już, no nie wiem, 7 lat temu. Ona jest no, do jakiegoś starego iOS-a, ale równie do piątki, równie dobrze programiści Androida mogą przeczytać sobie tą książkę, bo ona opisuje takie koncepty, które są ważne na wszystkich platformach mobilnych, więc gorąco polecam, jak ktoś był zainteresowany. To jestem ja przed biciem rekordu na zjedzenie bypassa tutaj w barnie. A to jest Krzysiek. I dziękuję wam bardzo z Krzyśkiem za uwagę. Jak macie jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. Czy udało ci się z tym pobiciem tego rekordu w barnie? No wylądowałem na chyba 7 miejscu z czasem 6 minut. Nie jest to najgorzej, nie jest to najlepiej. Rekordzista miał 1,5 minuty. Jak nie macie więcej... No? W sumie to bez sensu, bo niektóre aplikacje na przykład nie pozwalają zainstalować się na telefonach, jak masz Cydia, albo na przykład jesteś zrutowanym telefonem na Androidzie i no, czy to w ogóle, nie no, czy to nie ma sens, nie chyba. Takie dodawanie takiego zabezpieczenia, bo... Na Androidzie możliwe, że tak jest, na to pytanie ci nie odpowiem. Są tam różne mechanizmy, takich, których nie ma na iOSie, czyli coś takiego jak SafetyNet. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, to jest taki black box Google'a, który skanuje twój telefon i mówi ci, że ten telefon jest bezpieczny albo że jest niebezpieczny i możesz coś więcej z tym robić. Na iOSie nie ma czegoś takiego, możesz sobie zainstalować każdą aplikację, ewentualnie w kodzie możesz wykrywać jailbreaki, debugery, ale to też można obejść, takie zabezpieczenia. I tak. Ja sporo robiłem pentestów na iOSie i te rzeczy, które znalazłem, gdzie apki miały funkcjonalność wykrywania jailbreaka, to była funkcjonalność wykrywania CD po prostu, więc nie interesowało ich, czy jądro jest patchowane, tylko czy binarki CD są we właściwym miejscu. Jeżeli się te binarki na moment zrenamowało, to wszystko, ta aplikacja zaczynała działać bardzo ładnie. W tych aplikacjach, które ja robiłem. Zgadza się. Można też sprawdzać, czy jest jakiś SSH, bash czy coś takiego, ale to wszystko da się znowu zapaczować. Kolega z firmy, która dostarcza taki wewnętrzny jakby program pocztowy dla pracowników jakiejś korporacji, mówił, że dział się taki preceder, że ci pracownicy chcieli sobie apki z CD jeszcze kiedyś instalować. Kiedyś jailbreakowanie było bardziej powszechne, było prostsze. Chcieli mieć jakieś pirackie gierki, jailbreakowali sobie telefony, ale to był służbowy telefon i program pocztowy im nie działał i oni wynajęli jakichś hakerów, żeby im spaczowali ten program i dostarczali im taką spaczowaną wersję tego programu i była taka walka ciągle, bo oni wykrywali to, że jest jailbreak, a tamci z kolei to wykrywanie omijali i tak... Czejcie. Mam pytanie, czy każdą aplikację jesteś w stanie w ten sposób obsłużyć i ewentualnie zmodyfikować w razie czego? Tak, niektóre mogą być trochę bardziej zaobfuskowane, ale wszystko to jest kwestia czasu. Czyli jeżeli... Frytki i kakao? Możemy spróbować, znaczy McDonald's czy coś, tak? Dobra. Okej, okay, to odpowiedz teraz tak. Znaczy zastanów się, zanim odpowiesz, ewentualnie puść mi oczko, jeżeli tak. Czy jeżeli chciałbym przerobić Tindera tak, żeby zwracał mi dane osób, które swapuję w prawo lub w lewo, bez różnicy, chodzi o interakcje, czy jest to możliwe, żeby te dane pozyskać, zakładając, że one gdzieś tam sobie pływają? Czyli de facto mógłbym rozłożyć Tindera i zgarnąć dane osobowe? To zależy, co jest w backendzie. Kiedyś pracowałem przy takiej aplikacji, że w JSON-ie z serwera latało naprawdę dużo danych. Ktoś dokładając do modelu na bazie danych jakieś pola, po prostu stwierdził, dobra, pchajmy to też do JSON-a i wysyłając prywatną wiadomość do kogoś, w odpowiedzi z potwierdzeniem dostawałeś jego dane osobowe, adres e-mail i tak dalej.
więc no, trzeba by było się przypatrzyć temu. Dobrze. Ja patrzyłem na Tindera, bardzo ciekawa aplikacja. Niestety to, o czym mówisz, w momencie jak patrzyłem, nic takiego się tam nie działo i było to niestety lub niedobrze zrobione. W sensie tylko te dane, które są widoczne w aplikacji, szły z backendu. Ale jak swajpujesz w lewo, to po co ci dane? Jeżeli nie ma pinningu, z API możesz czytać, wiesz jaki jest API, klucz też sobie wyciągniesz. Można coś takiego zrobić. O Tinderze możemy jeszcze później na dole pogadać. Tak, Tinder to mój temat. Nie. Ciekawe, czy nie mam tej aplikacji. Nie wiem, czy EXIF dane czy dane EXIF są usuwane przy przesyłaniu zdjęć, bo to zawsze dodatkowe takie metadane, nie? You never know, that's what she said. To dzięki. Jakby jakieś były pytania bardziej dokładne, to zaraz można spytać. Dzięki. Okej. Okay.